Siemanko, z tej strony Jax, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Star Wars Fallen Order, upadły zakon w wersji, w polskiej wersji językowej. I będziemy kontynuować nasz wątek fabularny. Musimy się przedrzeć przez tą ścianę. Udało się i my to już robiliśmy w poprzednim odcinku, ale bardzo możliwe, że to się po prostu nie zapisało. Dokładnie tak, także no po prostu szybko sobie to obejrzymy raz jeszcze i będziemy przechodzić dalej do naszego do dalszego odkrywania zagadek, rozwiązywania zagadek. Jeśli Zefo mieli łączność z Kashikiem, mamy duże szanse, że wódz Tarful będzie o tym wiedział. No to fantastycznie. I teraz ten mech nas zaatakuje. Zgadza się? Zgadza się. Kurde. Kurde. Ale fuks, no nie. Nie mam mocy już. O kurde, przypołowo. Dawaj, chłopie. Pomocy! Kurde, nie mogę. Nie mogę robić uników za bardzo. Oła. Stój. Ostatnim razem lepiej mi to szło. Dobra, leżysz tam. Ja pierdykam, to było mega ciężkie, no nie? Bez kitu. Za pierwszym razem chyba zrobiłem to bez w ogóle straty jakiegokolwiek HP. Albo straciłem tego HP bardzo mało. No teraz było naprawdę ciężko, także... Chyba straciłem formę od ostatniej nagrywki. Odblokowaliśmy lokalizację i możemy zrobić medytację, także fantastycznie. Ponieważ kurde, sporo HP na tym straciłem, na tym bosie, że tak powiem. Zobaczmy, możemy odblokować sobie tutaj nowe umiejętności, widzę. Zwiększy maksymalną moc Kala. Spoko. Okej. Okay. O, moglibyśmy wytrącać dużych przeciwników z równowagi. To by mogło być fajne w sumie. Ale wiecie co, ja bym może poszedł bardziej... większą ilość mocy, na początku przynajmniej. O Jezu, nie to wziąłem. O Boże, dobra, wziąłem odzyskanie większej ilości mocy po pokonaniu przeciwnika. No dobra, to w sumie jest spoko, bo to w sumie na dobrą sprawę jest trochę to samo, co po prostu większa moc. Tak, jakby się na tym bardziej zastanowić. No i w koniec końca nie zrobimy odpoczynku. Po prostu... Wiecie, to co nie wzięli. Nie, to co zastąpiliśmy teraz, weźmiemy. To co nie wzięliśmy teraz, weźmiemy następnym razem. O, bo kurde mi się język plącze. I dobra, tutaj widzę, że mogę to rozwalić. Fantastycznie. I teraz nie wiem, czy ja chcę iść tędy na początku? O kurde. Dobra.
I gdzie nas to zaprowadzi tak naprawdę? Aha, tu jest lina. Aha, dobra. Spoko, tylko żeby teraz trafić w linę. Wiecie co, to jest trochę głupie sterowanie, bo kurde... Wiecie, ja próbuję się złapać liny, wciskając skok, no nie? A on się automatycznie łapie tej liny, on tylko potrzebuje... Potrzebuje jakby ode mnie tego, żeby się liny puścić. Także niepotrzebnie w ogóle tutaj interweniuję w jego łapanie liny. Na dobrą sprawę. Okej, co my tutaj mamy? Echo mamy tylko. Ale okej, echo nam się... Ktoś to celowo zniszczył. Wciąż czuję tę nienawiść. Echo na pewno się przyda. Tego przepchnąć nie mogę. Mogę zejść na dół nie umierając, please? Mogę, spoko, fantastycznie. Tutaj coś jest. Aha, to mogę wyłączyć, okej. Tam widzę, że jest boss. Tylko czy ja chcę ten wiatr przepychać? Znaczy, czy ja chcę go wyłączać, tak na dobrą sprawę? Nie wiem w sumie, czy to mi coś da, tak... na dłuższą metę. No ale zobaczmy. Dobra, chyba muszę się najpierw rozprawić z tym pajacem. Tak mi się wydaje. Ła. Kurde. Okej, okay, fenomenalnie mi to teraz wyszło. Dobra, fantastycznie. I tak, możemy się teraz rozejrzeć na spokojnie. Może coś zrobić z tą kulą. Tylko co? Tam mogę przenieść. No dobra, zobaczmy. Czy ja na pewno chcę tędy jechać? Gdzie to wtedy pojedzie? Tutaj. Mógłbym poprosić o wskazówkę, ale... Wydaje mi się, że na razie... Wydaje mi się, że na razie nie potrzebuję. Okej, super. Coś zrobiliśmy. Podnieśliśmy to. Tylko czekajcie. Nie jestem pewien, czy nie przydałaby mi się druga kula, szczerze mówiąc. Tak, mi się wydaje, że przydałaby mi się druga kula. Sekundka. Dobra, już wracamy do naszej gierki. I tak, tak jak mówiłem, potrzebowałbym drugą kulę, tak mi się wydaje. A nie, czekajcie, tutaj otworzyłem... Aha, i teraz będę mógł tą kulą przeskoczyć tam, tylko... Nie jestem pewien, czy nie potrzebuję drugiej kuli, tak jak już mówiłem. Kurde, nie wiem.
Aż kurde. No tak. Nie. Nie chcę żadnej wskazówki, dam sobie radę. Tak po prostu musiałem ogarnąć delikatnie. Czy ja teraz jestem pod tym mostem? Tak, jestem pod mostem. Dobra, super. Czyli jestem tam na dobrą sprawę, gdzie chciałem się udać. No i mamy drugą kulę. Także superancko. I co? No okej, okay, super. Gdzie my teraz jesteśmy? Aha, jesteśmy tutaj, dobra, super. Czyli tak. Tam kulę musimy tak przepchnąć, żeby się znalazła w tym miejscu. Okej, okay, ona sobie teraz tędy zjedzie. Powinna wyskoczyć górą, no nie? Super. I co nam to daje? Tutaj jest chyba kolejna rampa, prawda? No nie, no ja tędy nie przeskoczę. Ale myślę, że mógłbym tam kulę wysłać jakąś. Pytanie tylko, czy... Ba tej kuli już chyba tutaj nie potrzebuję. Wydaje mi się, że mogę ściągnąć. A widzicie, nie mogę. Bo jeżeli ją ściągnę, to mi się rampa chowa. A muszę wskoczyć kulą na górę. Wygląda trochę tak, jakbym potrzebował trzeciej kuli. Ale jakoś... Nie chce mi się wierzyć, żebym dostał trzecią kulę. Jeśli mam być szczery. To ciekawe. Tu jest rampa. No i ta rampa... Muszę generalnie tą rampą wysłać jakąś kulę, no nie? Tylko... Którą kulę? Chyba, że może tędy? Tutaj chyba jest jakieś nowe miejsce otwarte? Czy my tu już byliśmy? Byliśmy już tutaj, tak? Tak, byliśmy. Raczej. Jeszcze się upewnię, ale... Tak, to jest to miejsce, z którego spadliśmy. Także nie ma co. No dobra, zobaczmy, na pewno co nam... jest tu jeszcze jakaś sfera. Jeszcze jakaś sfera, mówisz? Dobra, czekajcie, muszę wyłączyć ten wiatr, bo mi trochę nie pomaga. Włączę wiatr jeszcze, zanim cokolwiek zrobię, to udam się tutaj na górę, ponieważ nie byłem w sumie jeszcze po lewej stronie, znaczy po mojej prawej teraz aktualnie, ale... No właśnie, tam wejść nie mogę. Tutaj jeszcze coś mam, tego jeszcze też nie widziałem. Okej, i tutaj... Tutaj mam z kolei jakąś kulę, ale to jest chyba ta kula z poprzedniego odcinka, co nie?
Ona mnie chyba nie urządza za bardzo. Przyjacielu, ten grobowiec jest wielce fascynujący. No jest, to prawda. Jest też wielce zagadkowy, nie bardzo wiem co zrobić. Ja tu już byłem. Byłem już tutaj, ale czekajcie, może mógłbym tą kulę tutaj przenieść? Nie no, nie mogę, nie ma szans. No jestem trochę w takim punkcie bez wyjścia na dobrą sprawę. Nie mam bladego pojęcia co dalej. Nie widzieliśmy jednej z tych sfer, gdy wchodziliśmy? Bujaliśmy się na tym. Może da się to jakoś ściągnąć. No właśnie, kurde, myślę o tym, ale nie wiem jak, chłopie. Jak mam to ściągnąć? Może bujając w tą stronę? Powaga? Serio? To było takie proste? Ja pierdykam, ja szukam jakichś tam nie wiadomo jakich odpowiedzi. A to wystarczyło zrobić taki prosty ruch, no nie? Dobra, czyli to na swoje miejsce. Okej. To tutaj. No i mechanizm powinien raczej sam zadziałać, no nie? Ja go chyba tylko będę musiał tutaj zatrzymać. Jak poleci. Okej, super. Gładko to idzie w sumie, jak na razie. Znaczy... gładko. Bardziej gładko niż się spodziewam, a może tak. Okej, ten na górę. Fantastycznie. Tutaj nic nie ma. Aha, jesteśmy teraz w tym punkcie, gdzie zaczęliśmy, tak na dobrą sprawę. I już możemy kulę staczać, więc robimy to, tylko żeby ona nie spadła tam dalej. Nie spadła, jest gitara. Okej, zamknęło się. Nie wiem, czy miało się zamknąć ze mną, czy nie. O kurde. Aha, okej, spoko. Co znalazłeś? Zefu byli na Kashyyyk. Cordova mówił o jakimś Darfulu. Łukich. Byli starymi przyjaciółmi. Może jeszcze żyje? Jest tylko jeden sposób, żeby to sprawdzić. Musimy polecieć na Kashyyyk. Czyli co, teraz Kashyyyk. Prawda? Trochę się trzeba nalecieć. Okej, tutaj widzę, że jest spora wojska. Także myślę, że medytacja jest tutaj wskazana. Żeby sobie odnowić HP.
I skopać komuś dupę. Czy my otworzyliśmy drogę Imperium? Yo. Co to za hałas? Co ty tu robisz? Kurde, nie widziałem, kurde, skąd gościu strzela. Tak sobie po prostu. Oła! Ogrzewa was tymi rakietami? Nie mogę go trafić! Czy tylko ja tu walczę? Damy radę! Sięgam go! Czekajcie. Trzeba się pozbyć tej rakietnicy jakoś. Aby następnym razem też nam się tak poszczęściło. Ja pierdykam. Ale mnie wkurzy ten gościec z bazuką, no nie? Dobra, trzeba go od razu wyeliminować na samym starcie, no nie? Bo bez tego będzie kiepsko. Ale kurde, nie ma za bardzo jak do niego dojść w sumie. Kurde, się wycofnili tak, że gościu z bazuką, no nie, jest na samym końcu i jest gdzieś na wzgórzu, gdzie nie wiem w sumie jak się dostać. Chyba po prawej stronie była jakaś ścieżka, którą mógłbym się do niego dostać, ale... Ale nie jestem pewny. Nie ma ich? A są. Okej, i tak. Jest chyba trzech gości z bazuką. Generalnie. Czy ktoś... Hej, jest to z nami. Kurde. Ała. No kurde, jestem Jedi, muszę być szybki. Nie mogę wejść. Kurde. Dopisuję ci szczęście. Okej, super. Ale to było piękne. Ktoś jeszcze? Chyba to wszyscy, tak mi się wydaje. Co tam masz? Tam jest jeszcze typ. Nie uciekniesz! Ja nie ucieknę, ty się nie ruszysz. Także raczej mam przewagę. Musimy się udać chyba do domu, no nie, w sensie na statek. Tak mi się wydaje. Tam widzę, że coś się świeci zielonego w prawym górnym rogu. Tak, żebym to sobie zobaczył. Bo wydaje mi się, że to może być coś cennego. Tylko, kurde, ja tam chyba nie dolecę. Ej, bez kitu. Skrzyneczka. Tylko jak się do niej dostać? A. Czyli tak. Wracaj tu! To coś, co może się nam przydać? Kolejny materiał na miecz świetlny, spoko. Dobra, będę leciał. Czekajcie, jak tam nam mapa pokazuje? Muszę się udać na statek. No właśnie, ja pierdykam, mam całą drogę wracać.
Dobra. Za bardzo już nie pamiętam, którędy nawet przyszedłem tutaj. Także powrót może nie być taki prosty, jakby się wydawało. Znaczy, czy ja nie mogę medytacją sobie tam jakoś dotrzeć? Sprawdźmy to, bo w sumie nie jestem pewna. Wydaje mi się, że mogłoby coś takiego być. A, nie, nie, nie da się. Dobra, no trudno. Czyli musimy iść po prostu na piechotę. Prawdopodobnie. Okej. Wydaje mi się, że chyba właśnie odblokowaliśmy jakiś skrót do naszego statku. Taką mam przynajmniej nadzieję. Co to ma być? Kontynuować wykopaliska. Chcę rzadkich artefaktów, a nie rupieci. Okej, no to jazda. Kurde, nie jestem dobry w te zjeżdżanie. Okej. Hop. Dobra, rozwaliłem mocą. O kurde, ej, to będzie przy połowę. Dobra. Ja pierdzielę, leciałem jak pijany, kurde. Okej, mamy kolejne miejsce do medytacji. Także nie ma tego złego. Odpoczynku w sumie nie potrzebuję, mam bardzo dużo HP. Może to będzie trochę lekkomyślne z mojej strony, ale kurde. Puszczajcie mnie, kurde, pajace. Nie, no nie chciałem tyle polecieć, come on. Aha, czy jestem w punkcie wyjścia, ja pierdykam. To wracajmy tam, tędy, no kurde, nie chciałem tędy przejść. Aha, nie da się wrócić. Czyli serio muszę zjeżdżać jeszcze raz? Come on. Nie miałem pojęcia w ogóle, że to tak zadziała. No co? Chyba sobie żartujecie teraz. Co za kłamstwo. Powinienem na luzaku tam wlecieć. Nie wiem, co się stało, czemu nie wleciałem. Kurde, ledwo się złapał tej liny. Dobra, jest zamach i jazda. No. Co my tu mamy? Nie otwierają. Drzwi zamknięte od drugiej strony. Klasyczek. Ja pierdzielę, ej, zawał na miejscu, no nie? Kurde.
No co, przecież unik zrobiłem. Okej. Nie było łatwo. Ale wtekło. Zdobyliśmy punkcik umiejętności, także myślę, że było warto. A my się wyleczymy, tylko... Czekaj, my się wyleczymy, czy ten boss nie wróci tutaj? No zaraz się... Dobra, czyli wiecie co, ja bym generalnie go olał, o ile się da go olać. Co tam jest? O kurde. Zajęty byłem. No. Znalazłeś coś, BD1? Dobra, tędy raczej nie ma przejścia. Czyli ewidentnie muszę przejść tamtędy, ale ja bym chciał go ominąć. Możliwie. Jak najbardziej. Które zaraz tak go ominę, że spadnę w przepaść. Co? No chyba żarty. Ła. Dobra, zostawię go. Nie ma co. Cholerne kurde szczury. A już nie żyją. No dobra. Którędy mam teraz iść w zasadzie, bo mam dwie drogi znowu. Poszedłem. Cholera, no. No dobra, teraz to, żebym się popisał. No co jest? Użyłem moc nawet. Kurde, za bardzo się śpieszę. Powaga? Ja pierdykam. Co za bullshit. Nie no, kurde, widzieliście, że używam mocy. Nawet kilkukrotnie przed siebie, a on kurde nie spowalnia tej turbiny z jakiegoś powodu. Bez sensu to jest. Kurde, za bardzo się śpieszę. Niepotrzebnie tak się śpieszę. Gdybym się nie śpieszył, to bym kurde wszystko robił na chillku. Albo może pójdę tędy. Znalazłem cię, intruzie.
odłóż to. To jest chyba kolejna winda, nie wiem czy ja chcę tędy iść. Dobra, mam kolejne drogi, ja pierdykam. Wiecie co, myślę, że to zrobimy w kolejnym odcinku. Bo kurde, mam kolejnych wiele labiryntów i nie mam pojęcia, którędy pójść. Także myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcineczek. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Sporo łamigówek było. Sporo napierdzielania się z bossami, na dobrą sprawę. Ale myślę, że wszystko powoli idzie naprzód, tak jak w sumie w każdym odcinku, powoli się pchniemy do przodu z fabułą, więc myślę, że jest dobrze. Raz jeszcze dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć!